11 grudnia kolejne wydarzenie w ramach hartowania teatrem w absolutnie wyjątkowej przestrzeni, mianowicie w zabytkowym gmachu dawnej Poczty Głównej, gdzie właśnie znajdujemy się i gdzie będziemy mogli zobaczyć rezultat pracy warsztatowej w ramach projektu Statek Sztuki – Historie Lokalne. Przyjaźliśmy z Jarkiem Siejkowskim i pracujemy już drugi rok tutaj z młodzieżą z Bytomia. To są gimnazjaliści, licealiści. W tym roku pracujemy w budynku dawnej poczty na ulicy Piekarskiej 9. W zeszłym roku zrobiliśmy spektakl Inni na dworcu PKP. Dlaczego to robimy? Bo to lubimy. Zainteresowało nas. Interesuje nas teatr i czujemy się dobrze, grając, bawiąc się tym na scenie. Jest coś po prostu fajnego. Historie lokalne to są historie, które wychodzą jak gdyby po części z rozmów, które nasza młodzież przeprowadziła ze swoimi dziadkami, rodzicami. Rozmów na temat ich czasów dzieciństwa, młodości, ich wspomnień z Bytomia, tego co o Bytomiu myślą, ale również zagłębieniu się w historię Bytomia. Także to są takie nasze zagubione listy tutaj w budynku poczty, które znaleźliśmy i przeczytamy je wspólnie z publicznością. W niedzielę jak tutaj ludzie już przyjdą, to zostaną podzieleni na 4 grupy, ponieważ my jesteśmy podzieleni na 6 grup takich małych, w których działamy i w których przedstawiamy daną scenę. Będziemy w różnych pomieszczeniach w budynku i ludzie będą zwiedzali, będzie wyznaczony przewodnik i po prostu będą wchodzili do danego pomieszczenia, do danego pokoju, gdzie będzie się odbywała scenka. Czasami też będą brani do danych scenek, wciągani na przykład, bo nie mogę powiedzieć do jakich zadań, ale no, będą wciągani do akcji. Statek Sztuki, Historie Lokalne, budynek starej poczty przy ulicy Piekarskiej, niedziela, godzina 18:00. W Bytomiu. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.